Z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Moi drodzy, dzisiaj Pan Jezus uwielbia swojego Ojca, naszego Ojca, Boga Ojca, za to, że odkrył swoje tajemnice, tajemnice dotyczące swojego bóstwa, tajemnice swoich planów, swojej miłości przed tymi, którzy są jak małe dzieci. To tłumaczenie, że objawiłeś je prostaczką, a zakryłeś przed mądrymi i roztropnymi, to może to słowo prostaczkowie, to lepiej jest użyć tak, jak to zrobili ojcowie pauliści w swoim tłumaczeniu Biblii, właśnie paulistów. To słowo zamienili na słowa jak małe dzieci. Objawiłeś tym, którzy są jak małe dzieci. Czyli Pan Jezus nie tyle pokazuje, że nie trzeba być mądrym, nie trzeba być roztropnym, ale w tym wszystkim, w tej mądrości i roztropności przede wszystkim trzeba przyjąć postawę małego dziecka, które jest całkowicie zależne od rodziców. Dzisiejsza patronka, święta Katarzyna ze Sieny, już od dzieciństwa wychowywana w bardzo pobożnej, także bardzo licznej rodzinie, bo przecież urodziła się jako przedostatnie dziecko. Jej ojciec miał w sumie tych dzieci 25. To jest liczba wręcz dzisiaj zaskakująca, tak. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że ci, którzy mówili, że za dużo dzieci, no to ci późniejsi, rodzeni w późnym wieku rodziców, mogliby być też świętymi. Ile lat miała na przykład mama świętego Kamila de Lelis, kiedy rodziła go? 62 lata. Moja babcia, kiedy rodziła najmłodszą swoją córkę, a ta najmłodsza córka jest młodsza ode mnie, a babcia miała 46 lat. I dzięki Bogu babcia też urodziła się jako 10. dziecko. Więc widzimy dzisiaj, jak bardzo potrzeba nam powrócić do tego, żeby przyjmować też najmniejsze dzieci. Te dzieci potem mogą nas uczyć. Święta Katarzyna ze Sieny, choć nie nauczyła się czytać i pisać, dzisiaj ją nazywamy doktorem Kościoła. Ona nas uczy. Uczy, jak rozmawiać z Bogiem, jak Go słuchać, jak wypełniać Jego wolę, jak też upominać księży, biskupów, nawet papieża. Pod jej wpływem papież z Awignonu wrócił do Rzymu i broniła tego prawdziwego papieża, który był jego następcą. I nie bała się różnych konsekwencji, różnych przesłuchań, inkwizycji. Dlaczego? Dlatego, że była w rękach Pana Boga. Jak małe dziecko, oddane w rękach Boga i była całkowicie gotowa na wszystko, co Bóg będzie chciał. I owocem takiego podejścia, takiej postawy jest to, że człowiek przychodzi do Boga. Dzisiaj Pan Jezus pokazuje, że można znać, to znaczy kochać. Kochać jak dziecko. I Bóg zechce objawić tym, którzy są jak dzieci. I Pan Jezus zaprasza, żebyśmy do Niego przyszli. Każda msza święta to jest przychodzenie do Chrystusa. Każda msza święta to jest uwielbianie Boga Ojca w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, przez Jego Syna, przez Boga wcielonego, który jest naszą drogą do nieba. I kiedy przychodzimy na mszę świętą, warto sobie tak uświadomić, że jesteśmy jak małe dzieci, zaproszeni do tego, żeby oddać się w ręce Boga Ojca. Pan Jezus na krzyżu, kiedy umierał, wołał psalmem
słowami z psalmu 31. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Kto ma przyjść do Pana Jezusa? Moi drodzy, może dzisiaj ktoś z Was czuje się utrudzony, obciążony, zmęczony. I były święta, i były różne wydarzenia, a może też jest jakiś stres, jakieś niepowodzenia, jakiś rodzaj bólu duchowego, fizycznego, jakieś niepokoje, jakieś nieporozumienia, konflikty. Co dzisiaj Pan Jezus mówi? Przyjdźcie do mnie wszyscy. Wszyscy. Bez wyjątku. Szczególnie ci, którzy jesteście obciążeni, utrudzeni. A ja was pokrzepię. Tylko że lekarstwem to nie jest ulga. Lekarstwem tutaj jest siła, która płynie z codziennego krzyża, z codziennych obowiązków, zadań, które czynimy dla Chrystusa. Czyli weźcie moje jarzmo. Tym jarzmem jest codzienny krzyż. Tym jarzmem jest wola Boga. Wola wyrażona w przykazaniach Bożych, w zadaniach, w obowiązkach, w takiej pracy, pracy nad sobą też. Weźcie moje jarzmo i uczcie się. W szkole Pana Jezusa mamy się uczyć przez naśladowanie. Uczcie się ode mnie. Jaki jest Pan Jezus? Cichy i pokorny. Bardzo często źle rozumiemy te słowa cichy i pokorny. Cichy dlatego, że jest pełen pokoju. W sercu ma pokój. Człowiek silny to ten, który nie musi krzyczeć. Człowiek, który ma przewagę nad innym człowiekiem, wystarczy, że spojrzy ze spokojem i objawia wtedy swoją siłę i moc. Słaby człowiek musi używać przemocy, żeby udowodnić, że nie jest taki słaby, jaki jest. Mocny nie musi. Co to znaczy pokorny? W pewnym momencie Pan Jezus użył przemocy. Zrobił bicz ze sznurków i pokorny Pan Jezus wypędził sprzedających na dziedzińcu pogan w świątyni, wymieniających bankierów, pieniądze rzymskie na świątynne, czy sprzedający baranki, woły i tak dalej. Pokorny Pan Jezus wypędził ich, poprzewracał stoły. Dlaczego był pokorny? Bo był prawdziwy. Słowo pokora jest czymś w odróżnieniu do pychy, która jest kłamstwem, jest takim poczuciem własnej godności, własnej misji, a też poczuciem zależności od Boga. Że wszystko zależy od Boga. Jesteśmy małymi dziećmi. Pokorny Dawid, kiedy jako mały chłopiec przyszedł do swoich braci walczących z Filistynami pod wodzą króla Saula. Król Saul był taki wysoki, ponad wszystkimi, o głowę ich wszystkich przewyższał. I przyszedł taki Filistyn, który jeszcze był większy, silniejszy niż ten Saul. I powiedział, wybierzcie jednego i niech walczy ze mną. I żaden z wojska izraelskiego nie chciał walczyć z Filistynem, z tym Goliatem. Ale jak Dawid usłyszał, że ten Goliat obraża Pana Boga, to się zdenerwował. Nie pozwolę na to, żeby obrażał mojego Boga. Mały chłopiec, który nie nadawał się do wojska, wziął 5 kamieni ze strumienia, proce i pokonał wielkiego Goliata. Dlatego, że był pokorny. Nie liczył na swoje siły. Liczył na moc Boga. I kiedy my walczymy duchowo, również nie liczymy na swoje siły. Cichy i pokorny to ten, który opiera swoje życie na Bogu. Ten, który jest mężny, odważny. Ten, który walczy. Taki jest Pan Jezus, cichy i pokorny. Pokonał śmierć, pokonał szatana. Nie przez przemoc, ale z mocą pełną takiej stanowczości i siły wewnętrznej. Nawet Rzymianie mówili, że największym zwycięstwem jest pokonać swoje słabości. I dzisiaj Pan Jezus zaprasza do tego. Jeżeli jesteś obciążony grzechem, swoją słabością, swoim jakimś nałogiem, to przyjdź. Pan Jezus chce, żebyś to przyjął i przyjmij zasady życia, czyli
przykazania, czyli też pewną praktykę pokutną. Pozdrawiam serdecznie ojca Adama Szustaka, który wyszedł na pielgrzymkę do Ziemi Świętej w ramach pokuty, pokuty za grzechy, również za nas kapłanów, żeby się modlić i pokutować. I to myślę, że jest też dzisiaj tym lekarstwem dla współczesnego świata pokuta. Matka Boża Fatimie mówiła: odmawiajcie różaniec i pokutujcie. Brakuje nam jeszcze tego pokutowania. Przyjście do Pana Jezusa to uczenie się właśnie takiego wzięcia krzyża, pokutowania, bycia w tym wszystkim cichym, nie narzekającym, nie złoszczącym się, żeby prosić też o zamianę swoich pragnień na pragnienia Chrystusa. Pan Jezus na krzyżu mówi: pragnę. Więc człowiek pokorny to bardziej pragnie tego, co chce osoba, którą kocham, niż to, co ja chcę. Potrafię z miłości zrezygnować ze swoich pragnień na rzecz pragnień osoby, którą się kocha, i te pragnienia tej osoby stają się większymi pragnieniami od moich pragnień. Wtedy pojawia się prawdziwa miłość, bezinteresowna. I Pan Jezus dalej mówi: uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Często nasze dusze są miotane jakimiś naszymi egoistycznymi, pysznymi pragnieniami. Oczywiście te pragnienia nie są do zrealizowania, bo ludzie są niedoskonali, zawsze nas zawodzą. My sami siebie zawodzimy. I drugą taką efektem takim właśnie niezrealizowanych pragnień jest złość. Jest w nas jakiś rodzaj niezgody, bólu i złość. I złościmy się. I takie serce staje się niespokojne, pełne jakiejś goryczy, złości, złośliwości. Ale jeżeli przyjmiemy postawę Pana Jezusa, to Pan Jezus nas wyzwoli z nas samych. I znajdziemy ukojenie dla dusz naszych. I to brzemię, które będziemy nieść codzienności, będzie to jarzmo słodkie, a brzemię lekkie. Bo już nie będziemy go nieść sami, ale z Panem Jezusem. A z Panem Jezusem nawet każdy minus staje się plusem. Dlatego, że Pan Jezus to pokrzyżuje. Wszystkie nasze minusy pokrzyżuje. Stanie się z tego krzyż, który jest dla nas mądrością Bożą i mocą Bożą. Do tego, żeby mieć pokój serca. Oczywiście dla świata, dla ludzi niewierzących, dla pogan czy dla Żydów to jest głupstwo, a nawet zgorszenie. Dla nas wręcz przeciwnie. Moi drodzy, na koniec po tym błogosławieństwie dzisiaj też dziękujemy Panu Bogu za wszystkich księży, którzy podczas II wojny światowej zginęli, oddali życie, czy zamordowani przez Niemców, czy zamordowani w Związku Sowieckim, w różnych łagrach. Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za ten dar męczeństwa, za to świadectwo wiary. W innym odcinku, to znaczy w następnym filmie, będę się starał przytoczyć fragmenty świadectwa księdza arcybiskupa Majdańskiego, czy kazanie księdza biskupa Meringa. A teraz przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Na końcu po błogosławieństwie posłuchamy jeszcze życiorysu świętej Katarzyny ze Sieny. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dwudziestego kwietnia przypada święto świętej Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła oraz patronki Europy. Katarzyna Benikazał urodziła się 25 marca 1347 roku w Sienie we Włoszech. Była przedostatnim z 25 dzieci mieszczańskiej rodziny Jakuba i Lapy. Przyszła na świat jako bliźniaczka, ale jej siostra, Janina, zaraz po urodzeniu zmarła. Rodzina nie cierpiała biedy, skoro stać ją było na to, by przyjąć do swego grona sierotę po starszym bracie, który po wstąpieniu do Dominikanów był pierwszym spowiednikiem Katarzyny. Katarzyna już jako kilkuletnia dziewczynka była przeniknięta duchem pobożności.
wspierana Bożą łaską w wieku 7 lat, złożyła Bogu w ofierze swoje dziewictwo. Kiedy miała 12 lat, doszło po raz pierwszy do konfrontacji z matką, która chciała, by Katarzyna wiodła życie jak wszystkie jej koleżanki, by korzystała z przyjemności, jakich dostarcza młodość. Katarzyna już od wczesnej młodości marzyła o całkowitym oddaniu się Panu Bogu. Dlatego wbrew woli rodziców obcięła sobie włosy i zaczęła prowadzić życie pokutne. Zamierzała najpierw we własnym domu uczynić sobie pustelnię. Kiedy jednak okazało się, że to niemożliwe, własne serce zamieniła na zakonną celę. Tu była jej Betania, w której spotykała się na słodkiej rozmowie z boskim oblubieńcem. Z miłości dla Chrystusa pracowała nad swoim charakterem, okazując się dla wszystkich życzliwą i łagodną, skłonną do usług. W woli rodziców zaczęła upatrywać wolę ukochanego Zbawcy. Pomimo wielu trudności ze strony rodziny, w roku 1363 wstąpiła do sióstr od pokuty świętego Dominika, tercjarek dominikańskich, w Sienie i prowadziła tam surowe życie. Modlitwa, pokuta i posługiwanie trędowatym wypełniały jej dni. Jadła skąpo, spała bardzo mało, gdyż żal jej było godzin niespędzanych na modlitwie. Często biczowała się aż do krwi. W wieku 20 lat była już osobą w pełni ukształtowaną, wielką mistyczką. Pan Jezus często ją nawiedzał sam lub ze swoją matką. Pod koniec karnawału roku 1367, gdy Katarzyna spędzała czas na nocnej modlitwie, Chrystus Pan dokonał z nią mistycznych zaślubin, zostawiając jej jako trwały znak obrączkę. Odtąd Katarzyna stała się posłanką Chrystusa. Przemawiała odtąd i pisała listy w imieniu Chrystusa do najznakomitszych osób ówczesnej Europy, tak duchownych, jak i świeckich. Skupiała ponadto przy sobie spore grono uczniów, elitę Sieny, dla których była duchową mistrzynią i przewodniczką. Wspierana nadzwyczajnymi darami Ducha Świętego i posłuszna Jego natchnieniom, łączyła w swoim życiu głęboką kontemplację tajemnic Bożych w celi swojego serca z różnorodną działalnością apostolską. Z jej przemyśleń i duchowych przeżyć zrodziło się zaangażowanie w sprawy Kościoła i świata. Katarzyna miała wielu wrogów. Uważano za rzecz niespotykaną, by kobieta mogła tak odważnie przemawiać do kapłanów, biskupów, a nawet do papieża w imieniu Chrystusa, ogłaszać się publicznie jego posłanką. Pod naciskiem opinii wezwano ją więc przed Trybunał Inkwizycji do Florencji. Kościelny przewód sądowy odbył się w klasztorze dominikanów przy kościele Santa Maria Novella. Było to w samą uroczystość zesłania Ducha Świętego 21 maja 1374 roku. Katarzyna miała jednak przy sobie nie tylko oskarżycieli, ale również obrońców. Sąd inkwizycyjny nie dopatrzył się żadnej herezji ani błędu, tak w jej wypowiedziach, jak też w jej pismach. Zaledwie Katarzyna wróciła do Sieny, miasto nawiedziła dżuma. Katarzyna oddała się więc posłudze zarażonym z heroicznym oddaniem. W nagrodę za to 1 kwietnia 1375 roku otrzymała od Chrystusa stygmaty. Podczas licznych konfliktów na terenie Italii i w samym kościele była orędowniczką pokoju i mediatorem. Domagała się od kolejnych papieży powrotu z Awinionu do Rzymu. Wobec nieskuteczności wysyłanych listów udała się do Awinionu, by skłonić Grzegorza XI do zamieszkania w Wiecznym Mieście. Kiedy papież zdecydował się powrócić, jej pośrednictwu przypisano to ważne wydarzenie. Po śmierci papieża Grzegorza XI kardynałowie wybrali arcybiskupa Bari, który przyjął imię Urbana VI. Ten jednak swoją surowością zradził sobie kardynałów, dlatego część z nich zbuntowała się i wybrała antypapieża w osobie Klemensa VII. Kościół został podzielony. Kilka lat później, w roku 1409, miał pojawić się jeszcze drugi antypapież, co wywołało prawdziwy chaos. Rozłam trwał aż 39 lat. Kiedy wysiłki Katarzyny nie dały rezultatu, gdyż antypapieże nie chcieli ustąpić, Katarzyna robiła wszystko, by jak najwięcej zwolenników skupić około osoby prawdziwego papieża.
nawoływała do modlitwy w jego intencji. Popierała też usilne reformy, jakie Urban VI wprowadził. Na jego życzenie udała się do Rzymu, by tam pracować dla dobra Kościoła. Wielu mężczyznom i kobietom, pochodzącym z różnych warstw społecznych, pomagała wejść na drogę cnót lub osiągnąć pokój. Umarła z wyczerpania 29 kwietnia 1380 roku w Rzymie w wieku zaledwie 33 lat. Pozostawiła po sobie trzy dzieła, które zawierają jej naukę: Dialog o Bożej Opatrzności, Listy oraz Modlitwy. Jej kult rozpoczął się zaraz po jej śmierci. Nikt już nie wątpił, że była wybranką Bożą i niewiastą opatrznościową dla Kościoła. Pan Bóg wsławił też jej grób wieloma cudami. Już w roku 1383 błogosławiony Raymond z Capui, ówczesny generał dominikanów, za zezwoleniem Stolicy Apostolskiej przeniósł jej ciało do kaplicy kościoła dominikanów Santa Maria della Minerva w Rzymie i wybudował dla niej okazały grobowiec. Jemu zawdzięczamy obszerny żywot świętej Katarzyny ze Sieny, wydany również w języku polskim. Błogosławiony Raymond napisał go na podstawie osobistych kontaktów ze świętą Katarzyną. Był bowiem jej spowiednikiem i przewodnikiem duchowym oraz korzystając ze świadectw innych bliskich jej osób, z którymi przeprowadził wiele rozmów. Pius II 26 czerwca 1461 roku w Bazylice Świętego Piotra dokonał uroczystej kanonizacji Sługi Bożej. W nagrodę za poniesione trudy w obronie Kościoła Pius IX w roku 1866 ogłosił świętą Katarzynę, drugą po świętym Piotrze, patronką Rzymu. Zaś w roku 1939 papież Pius XII proklamował świętą Katarzynę ze Sieny, drugą obok świętego Franciszka z Asyżu, patronką Italii, a Paweł VI w roku 1970 ogłosił ją doktorem Kościoła. Natomiast w roku 1999 papież święty Jan Paweł II ogłosił ją współpatronką Europy. Jest także patronką Sieny oraz pielęgniarek, strażników i strażaków. W ikonografii święta przedstawiana jest w habicie dominikanki, w koronie cierniowej, z krzyżem w dłoniach, z różańcem. Niekiedy trzyma tiarę. Ukazywana jest także z dzieciątkiem Jezus, który podaje jej pierścień, znak mistycznych zaślubin, których dostąpiła. Jej atrybutami są także czaszka, diabeł u stóp, krucyfiks, lilia oraz serce. Módlmy się. Wszechmogący Boże, święta Katarzyna ze Sieny, rozważając mękę pańską i służąc Twojemu Kościołowi, płonęła miłością ku Tobie. Sprawdza jej wstawiennictwem, abyśmy się zjednoczyli z misterium Chrystusa i radowali się z objawienia Jego chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.